Rząd dofinansuje trzecią linię metra, a także wiemy, jak będą wyglądać stacje trzeciej, czwartej i piątej linii metra, gdzie pociągi tramwaju do Wilanowa po części przebudowane. Radio stop. Ale czy to jest jakaś duża nowina? Rowerem do szkoły. Prawie połowa uczniów tak robi. Sala kongresowa będzie gotowa jeszcze w tej dekadzie. I nowy dział. Absurdy. O tym nie tylko. W kolejnym wydaniu Mniejsza z tym. W sobotę. 9 września. Zaczynamy. Witam Was tutaj, cześć i czołem wznosz. I zapraszam Was już teraz na kolejne wydanie z Mniejsza z tym. Zaczynamy jak zawsze filmy od tego, jakie są awarie wind na stacjach metra w Polsce. No i tak, Świętokrzyska, Ratusz Ocenał, Rondo Daszyńskiego, Rondo ONZ, Brudno, Stokłosy i Kondratowicza. To stacje metra w Polsce, gdzie aktualnie nie działa co najmniej jedna winda. No, ponownie jak co tydzień składa się to, że większość wind nie działa na stacjach metra w Warszawie. Lecimy dalej, czyli kolejne informacje. Nudne DTP 2023 z metrem, no tak jak co roku mniej więcej to wygląda, wszystko jest to samo, czyli przychodzimy w sobotę po wejściówki na zajezdnię autobusową, a następnie następnego dnia możemy wejść sobie na STP i pozwiedzać kabaty. No, nie mogę się doczekać, aż będzie zwiedzenie STP Karolin, wtedy pewnie będą jeszcze większe tłumy niż zazwyczaj, choć już i tak na kabaty są tłumy. Natomiast co ważne jest to, że nie wiemy dalej, znaczy oficjalnie nie ma informacji, jak będą wyglądać dni transportu publicznego w ramach warszawskiego transportu publicznego, autobusów, tramwajów i pozostałych organizatorów. Wiemy na razie tak szczątkowo, że nie spodziewajcie się właściwie niczego. Nic nie będzie ciekawego niestety. W tym roku żadnych wielkich fajerwerków czy cokolwiek nie będzie się działo. Jest co roku, z roku na rok coraz nudniejsze, coraz mniej jest ciekawych atrakcji faktycznie. No chyba, że kogoś interesuje malowanie bujeździek na zajezdni, jakieś koncerty. Ale czy dni transportu publicznego to jest dotykanie, jeżdżenie pojazdami transportu publicznego, czy patrzenie na nie w zajezdni, malowanie sobie buziek i kolorowanki do dostawanie? Nie wiem, ale wydaje mi się, że mimo wszystko transport publiczny najlepiej spełnia swoją funkcję, kiedy jest wykorzystywany jako transport publiczny i przewozi pasażerów. No, nie mówię tutaj już o jakiejś linii autobusowej czy tramwajowej, ale o takich jakichś większych tych imprezach, żeby faktycznie dotknąć, zobaczyć coś z drugiej strony dla wszystkich, a nie tylko dla wybrańców, którzy mają wejściówki. Nie mówię tu o metrze, tylko o innych obiektach. Bo w metrze to wiadomo, że tam nie mam zbyt miejsca i wejście dla otwarte w metrze to chyba czegoś takiego nie było jeszcze. A dobrze, tak żeby pozwiedzać sobie tam elektrowozownię, tak dla wszystkich, bez wejściówek. Dobrze, pomijając to, dni transportu, teraz właśnie w przyszłą sobotę, 17 września będzie wejście na STP, a 16 trzeba będzie uzyskać wejściówki na zajezdni autobusowej Ostrobramska. Tymczasem trzecia linia metra, pomijając podziały pomiędzy partiami, rządem i Warszawą, jest dofinansowanie. Tak, my tutaj odtąbimy, mówimy, że może niekoniecznie przebieg trzeciej linii metra ma duży sens w aktualnym, pogiętym przebiegu na Gocław, ale co pieniądze? Pieniądze są. 3 miliardy złotych, dokładnie taka kwota dofinansowania będzie na różne inwestycje, nie tylko transportowe i drogowe w Warszawie. Różne inwestycje, ale oczywiście, biorąc pod uwagę, czym się zajmuje kanał, najbardziej nas interesuje to, co się dzieje w transporcie publicznym i pomijając trzecią linię metra, która jest dofinansowana również z tego środka, to mamy tak, Stadion Skra, Muzeum Powstania Warszawskiego, czy nawet taki ciekawy element jak obwodnica śródmiejska od Ronda Wiatraczka do Ronda Żaba. I dobrze, że tu jest napisane, że do Ronda Żaba, bo tam Warszawa chciała trochę skrócić ten odcinek aktualnie budowany, że do Żaby by w końcu nie dojechało to. A jakby nie po to tam Most Gdański powstawał, żeby to wszystko się kończyło wcześniej. I dobrze, że o tym mówią, bo w ostatnich planach obwodnica śródmiejska na jakiś oczywiście czas nieokreślony miałaby się kończyć tam przy przystanku kolejowym Warszawa-Targówek, bo mówmy się, odcinek dalej nie jest długi, no ale nadal oczywiście to jest w powijakach. No i oczywiście kończenie trasy Świętokrzyskiej czy innych elementów. Dużo tych inwestycji, na razie jeszcze nie mam pełnej listy, jak zobaczymy już gotowy projekt, i to znaczy już jak już będziemy mieli pełne informacje, to oczywiście Was poinformuję, jakie inwestycje będą z tego dofinansowane na lata 2023-2030. Tymczasem
Mam dla was dwa artykuły o różnych liniach meta właściwie. To mamy różne warianty, przebiegi, jak mogło wyglądać studium Warszawy, jak faktycznie wyszło i również etapowanie, co po kroku będzie budowane. To mam dla was mieszkańców Ursusa. Złą nowinę. Według tego etapowanie metoda Ursusa ma dojechać dopiero około 2040 roku. Natomiast na Białękę będzie szybciej, bo około 2034. Dalej odległe daty, ale no tak. Natomiast co ciekawe, w 29 roku wedle tych etapów byłaby już trzecia i czwarta linia. W sensie trzecia byłaby gotowa na Gocław i jakby na Gocław i tyle by się tam nic nie działo przez ładne kilkanaście lat. Natomiast czwarta linia meta by jechała już faktycznie wtedy od Daszyńskiego do Wilanowa, co jest ciekawym rozwiązaniem, bo to tak, że tam wejdę Wilanowa. Niedużo wcześniej powstanie. Ale nie będę bronić. Ciekawe byłoby, tutaj trochę jest różnych też mankamentów co do tych inwestycji. Na przykład to, że M3 dalej by była przedłużona dopiero około 2044, a sam komplet meta byłby gotowy trochę nawet wcześniej niż w 50, bo w 2048 roku, więc nie jest aż tak źle. Jeżeli chcecie sobie dokładnie poczytać o etapowaniu tego wszystkiego, to macie do tego teraz link w opisie i również o różnych wariantach, link w opisie i w karcie, jak i również macie do tego wielkiego artykułu, gdzie po prostu możecie zobaczyć dosłownie wszystko. Studium sieci meta, wygodne perony, co z przesiadkami. Parę osób już widziało ten artykuł, zobaczmy. A ten więcej osób widziało, czy tamten? No ten widziało więcej, ale według mnie w tym jest więcej ciekawych informacji, bo tutaj tam było etapowanie, budowa i tak dalej, a tu mamy informacje po pierwsze, jakie nowe stacje meta, mamy tutaj typy A, B, C, D i E, ten oczywiście najbardziej mi się podoba, jest najbardziej efektowny, to w ogóle są takie typowe stacje przesiadkowe, jest dużo opcji, jak będą wyglądać przesiadki na wszystkich stacjach meta węzłowych. Na żadnych nie ma przesiadek pomiędzy peronami, że jeden jest na dole, drugi jest na górze, jeżeli chodzi o łącznik meta. Jest dobudowa na przykład na Daszyńskiego kompletu wyjść z podziemnych, jest dużo tutaj bardzo ciekawych inwestycji, ciekawych informacji, włącznie z Placem Konstytucji, który cały czas nie wiem, jak oni tam to zmieszczą, i różnych innych informacji, które tutaj możemy zobaczyć, jak na przykład, gdzie będzie się znajdować stacja meta Plac Narutowicza. Całkowicie się nie spodziewacie, gdzie oni wytknęli, a właściwie wrzucili M5. Natomiast ważne jest to, że to jest dużo koncepcji, dużo ciekawych informacji. To wszystko możecie również sobie poczytać. Link do tego macie w opisie i w karcie. Ja pełną analizę tych dwóch artykułów i kolejnych, które się jeszcze pojawią na transporcie, bo wiem, że takowe będą, zrobię, jak już wszystkie się pojawią. Bo nie miałem zamiaru pokazywać wam studium Warszawy, robić analizy co parę tygodni. Poczekajmy, wszystko transport publiczny wypuści. I wtedy zrobię kolejną, już trzecią analizę studium Warszawy z dokładnymi informacjami, gdzie będą wyjścia w sprawie każdej stacji meta, gdzie będą połączenia z metrem, jak będą wyglądać łączniki, stacje, przejścia podziemne. No, dużo z tych informacji już tutaj, a jeszcze nie wszystko. Z ciekawostek tylko wam powiem, że piąta linia meta będzie mieć jednak swoje STP. Będzie to zbudowane STP Kozia Górka z wjazdem właśnie po prostu za ostatnią stacją meta Gocławek, tam PKP Gocławek, jak dobrze pamiętam. Ja po prostu dalej by się tunel meta ciągnął bezpośrednio do STP Kozia Górka i Kozia Górka byłaby jeszcze trochę bardziej wysunięta tam za Dudzia Lacką. Ogólnie cała Kozia Górka by już nie miała żadnych terenów dla ludzi, tylko i wyłącznie to byłyby tereny kolejowe i meta. No, ciekawe podejście. Także szczegóły niedługo. Tymczasem inne informacje jeszcze w temacie meta to jest to, że najgłośniejsze betoniarnie w całej Polsce właściwie, bo już tutaj mamy 13 tysięcy osób widziało ten artykuł, w końcu zgodziła się odejść i zniknie. Tak, dobrowolnie udało się dogadać, by faktycznie betoniarnia opuściła ten element budowy metra i już najprawdopodobniej, jak pojawi się kolejny film, zapraszamy do metra w październiku, będę wam pokazywać ostatnie prace rozbiórkowe i właściwie już wyrównywanie gruntu. Ponieważ sama betoniarnia ma się wynieść w najbliższych dniach, 4-11 września będzie to już ta eksmisja trwała, więc po prostu wszystko po kolei będzie demontowane. Oni zebrą swój cały sprzęt, wybudują sobie gdzieś nowo. Dostali już tam poczet 23 miliony złotych rekompensaty, z czego to jeszcze nie są wszystkie pieniądze, więc no, zobaczymy. Miejmy nadzieję, że faktycznie się dogadali i faktycznie nie znikną i żeby aneks też podpisali, żeby nie było tak, że budują, a pieniądze im się kończą, bo tam na budowie to ciekawe rzeczy można usłyszeć, na co nie masz pieniędzy.
Z innych informacji to jest tramwaj do Wilanowa, który powstaje oczywiście cały czas. Tramwaj do Wilanowa to nie tylko i wyłącznie tramwaj, to również wszystko, co się dzieje pod ziemią. I pod ziemią są na przykład ciepłociągi. To jest schemat ciepłociągów, które były przebudowane ostatnio. No, trochę ich jest. 5 km dokładnie zostało przebudowanych. Wiem coś o tym, bo realizowałem dla jednego z podwykonawców film na temat właśnie ciepłociągów, które były ostatnio przebudowane, więc trochę coś tam widziałem w tym czasie, co tam się działo. Filmu nie zobaczycie, on jest tylko wyłącznie dla podwykonawcy, jak on gdzieś udostępni, to po prostu będziecie go widzieć. Natomiast co jest ważne, to jest to, że faktycznie te ciepłociągi zostały przebudowane w ostatnim czasie, nie wszystkie jeszcze i nawet nie wszystkie na Belvedere Tedeskie, z tego co wiem, bo tam mamy przecież przyjechać nagrywać, ale za czas dłuższy. Natomiast ważne jest to, że nowe ciepłociągi już są. Jak widzicie, to są właśnie nowe rury podwójne. Dlaczego są podwójne? Lepiej, żeby były dwa niż jeden, oczywiście. Najważniejsze jest to, że ten proces trwał przez całe wakacje, przez kilka miesięcy. Bo tak, można to robić tylko i wyłącznie w okresie niegrzewczym, a nie okres niegrzewczy się kończy jakoś mniej więcej pod koniec września. To jest po pierwsze, a po drugie, ważniejsze, trzeba było wybudować najpierw tymczasowy ciepłociąg, aby wszystkie domy miały mimo wszystko cały czas w kranach ciepłą wodę. Następnie zamknąć stary, wyburzyć i wybudować całkowicie nowy. I teraz trwa przełączanie z tymczasowego ciepłociągu na ten nowy. I to będzie trwać mniej więcej do końca września, z tego co wiem. Więc prace tutaj faktycznie na tramwaju do Wilanowa trwają. Jak już zakończą się te wszystkie prace, będzie można to wszystko zasypać i rozpocząć prace budowane przy nowym torowisku tramwajowym. Także tak tutaj faktycznie prace już trwają dalej. Natomiast oczywiście nie ma tak, że wszystko jest ładnie, pięknie i wspaniale. Brakuje ławek. No tak, przepraszamy za utrudnienia, ale musicie stać. Nie będę ukrywać, że w tym miejscu akurat konkretnym, gdzie to jest pokazane, tutaj zbytnio nie ma miejsca na wstawianie tych ławek, bo tu jest ścieżka rowerowa. Sam ten często jeżdżę na monocyklu i dużo jest rowerzystów. Rowerzyści oczywiście nie są zadowoleni, że jest ciąg pieszy rowerowy na ścieżce rowerowej, więc na wszystkich trąbią. Jest to ogólnie jedno duże zamieszanie. Tutaj łączyć to z kolejnym aspektem tego, czy według mnie powinny być wytyczone specjalne drogi rowerowe zastępcze dla rowerzystów i użytkowników DDR-ów. No, jak widać, na pewno by się przydały, bo przez to są wypadki i inne problemy. Ważne jest to, że mieszkańcy i pasażerowie napisali, wywieśli kartki, że na Gagarina da się zrobić ławki, a tutaj się nie da. ZTM się tłumaczy tym, że oni chcą te ławki do zów murów, żeby były zabetonowane, bo dzięki temu nikt ich przypadkiem nie ukradnie, bo takie sytuacje też się zdarzały. No ale ostatecznie ławki się pojawią, choć nie było podobno miejsca, to jednak ławki się pojawią, no bo mieszkańcy zaczęli krzyczeć, a wiecie. Teraz trzeba wszystko robić, żeby nie było tak, że mieszkańcom coś się nie podoba. Także na szczęście tutaj sytuacja jest opanowana. Tymczasem inne informacje tramwajowe. Tramwaje na Rakowieckiej niedługo. Może jeszcze w tym roku rozpoczną się jakieś prace większe budowlane. Na razie czekamy, aż faktycznie jeszcze będzie cała umowa, czy cały przetarg sprawdzony, a następnie po tym będzie można już podpisać umowę. Podpisanie umowy, tak wydaje mi się, że to będzie jakoś w październiku, przy dobrych wiatrach, faktycznie w październiku, przełom września, października, już wtedy będzie podpisana umowa. I oczywiście na to wszyscy czekamy. Tymczasem dojazd do centrum handlowego Faktury Annopol jest już możliwy dzięki budowie zajezdni Annopol. Tam aktualnie była zamknięta ulica do Annopol. Znaczy wjazd jest tylko i wyłącznie możliwy od Rębilińskiej, czyli od Brudna. Będzie aktualnie można już tutaj wjechać tym oto wyjazdem, tu skręcić w prawo. Teraz było wszystko ogrodzone od tego przejścia dla pieszych, a teraz udostępnią to właśnie już na dniach i będzie można skręcić. Bo tutaj też tramwaje już ponownie wróciły na trasę. O więcej od tramwaju, o zajezdni Annopol oczywiście powiem już w październiku. Tymczasem Radio Stop. To jest głośna sytuacja, głośna afera, wszyscy o tym mówią. Ale na przykład mnie nic nie dziwi. Nie będę mówić, w jaki sposób to działa, bo jakby to nie jest element, w którym chciałbym mówić wam, jak zatrzymać pociąg. Czy problem był wcześniej? Tak. Czy o tym wiedziałem? Owszem. Czy bawiłem się i zatrzymywałem pociąg? I no, szanujmy się, nie jestem taką osobą. Natomiast znam osoby, które to robiły, widziałem takie osoby. Po prostu spotykały się, chwalą się na różnych forach, że takie rzeczy można zrobić i to chwalą się od kilku ładnych lat, więc to nie jest atak rosyjski, że nagle pociągi wszystkie skasają. Może też jest to po części oczywiście spowodowane tym, że dowiedzieli się o tym dzięki mediom, kiedy była właśnie fala awarii, dzięki mediom się dowiedzieli, że to jest łatwo do zrealizowania i następnie oni zaczęli po prostu w różnych miejscach zatrzymywać pociągi. Możliwe, taki scenariusz też właśnie zakładam, że przez to, że było o tym głośno, oni się dowiedzieli
wiedzieli i w ten sposób zrobili. To przy okazji kolejny aspekt o zakresie fotografowania, o którym powiem na sam koniec. Natomiast to nie zmienia faktu, że ten problem był wcześniej, cały czas jest i na razie z tym nic nie zrobią, bo to jest zbyt kosztowne. Więc no czekamy, tak? Radio Stop jest problem nie od dziś. Jest to w każdym roku, od 2015 roku, ta liczba przekraczała ponad 500 użyć nieprawidłowo Radio Stop, czyli po prostu przez osoby trzecie. Jak widzimy, najwięcej w 2019 roku to było ponad 708 takich operacji w ciągu całego roku, co oznacza, że to było ponad 2 razy dziennie. Całkiem dużo, prawda? A o tym chyba nikt nie mówił. Słyszał z was coś jakoś przed tym rokiem, przed ostatnimi miesiącami, o tym, że dużo jest zatrzymań przez Radio Stop w Polsce? No właśnie. Najlepsze pytanie, czy kiedykolwiek wy się zatrzymaliście pociągiem przez to, ale domyślam się, że mimo wszystko to jest znaczy najczęściej wykorzystywane na pociągach towarowych. Albo jakichś jeszcze innych. No nie wiem, ważne jest to, że faktycznie ten problem jest nie od dziś i po prostu przydałyby się statystyki za ten rok, czy faktycznie jest tego więcej, czy jest tak jak zawsze na takim samym poziomie. Tymczasem mam tutaj sprostowanie informacji z poprzedniego materiału. Grzybek na zachodniej, o którym mówiłem ostatnio, jest wpisany do rejestru zabytków i tak samo grzybek na wschodniej, w Warszawie Wschodniej, jest też wpisany do rejestru zabytków. Obydwa grzybki muszą pozostać. I to jest ważny element. Tymczasem WKTK zapowiada, że będzie nowy doskok jazdy ZA1 i 158 w najbliższych dniach, a właściwie od 11 września. I doskok jazdy tutaj jest. Przy okazji przypominam wam, że linia ZA1 jeździ tylko i wyłącznie w godzinach szczytu porannego i południowego i tylko i wyłącznie w dni powszednie. W weekendy nie kursuje. Tymczasem będzie bieg w najbliższy weekend, w niedzielę. 211, 516, 518 i Z11 będą jeździć objazdami, bo bieg będzie przez most na Białołęce. Także takie tutaj utrudnienia. W godzinach 11-13. Inna informacja to jest to, że są nowe trasy, ulice na Białołęce, dlatego też linia 134, 226, 326, N14, 314, 120, 134, 226, 120, 134, 226 będą miały zmienioną trasę, więc spodziewajcie się po prostu, że trochę mogą inaczej te autobusy jeździć. Tymczasem weekend aktualny będzie ciepły, gorący, również będę jeździć tramwajem, ale już nie na linii tramwajowej T. Więc to nie zmienia faktu, że faktycznie będzie ciepło, przyjemnie, wspaniale. Sam się wybieram dzięki temu do Modlina nagrywać S7, a dzięki temu też będzie krakowskie przedmieście dostępne dla pieszych. Także będzie tam deptak, więc autobusy też tam będą jeździć objazdami. Mówię oczywiście o weekendzie 9-10 września. Tymczasem ZDM, informacje takie ciekawe. Rowerem do szkoły? Tak, czemu nie? W rowerowym maju trochę było chłodniej, zimniej i 22% dzieci, których było pytanie, jeździło właśnie rowerem do szkoły. 23% samochodami, innym środkiem transportu bądź na piechotę to było pozostały procent. Natomiast teraz w czerwcu jest inaczej. 48% respondentów uważa, że jedzie rowerem hulajnogą elektryczną lub innym pojazdem, który się porusza po drogach rowerowych. Całkiem ładnie, co nie? 48%. Samochodem 14%, więc ta grupa też się zmniejszyła. No i pozostałe to osoby oczywiście komunikacją miejską bądź na piechotę. Całkiem ładny wynik. Nie będę ukrywać, nie spodziewałem się, że aż tak dużo osób jeździ rowerami, chociaż ja chodząc do szkół podstawowych, jak chodziłem, dwóch w swoim życiu, to zawsze na piechotę. Jak miałem kilka minut do szkoły, nie wiem, 10-15 minut, to już było naprawdę długo, jak się szło. Zimą może. Ale miałem zawsze blisko, więc nigdy na rowerze nie jechałem do szkoły. Tymczasem inne informacje. Zakończyły się remonty na warszawskich drogach. Tak, wakacje były w pełni i wakacje też się różne remonty działy. Między innymi rondo Dorosława, które mam tutaj na zdjęciu. O nim albo mieliście już dzisiaj film, albo będziecie mieli później ten film, więc faktycznie tam się zmieniło, choć jeszcze nie wszystko, bo na przykład ten wlot nie ma zbędnego innego przejazdu i pojawiły się pewne problemy przy ścieżkach rowerowych. Natomiast ważne jest to, że faktycznie całe rondo zostało wyremontowane i inne remonty też się pokończyły po wakacjach, więc mniej więcej trochę lepiej Warszawa wróciła już do funkcjonowania. Inne informacje to jest nielegalne reklamy. 1221 kontroli zostało przeprowadzonych w sierpniu, z czego 111 było nielegalnych.
nośników zamontowanych w pasie drogowym. ZDM na szczęście od razu reaguje. I już w sierpniu te nośniki zniknęły z przestrzeni miejskiej. I w ten sposób, oto i proszę bardzo, tutaj kiedyś był taki billboard zamontowany, wydaje mi się, że to jest od stacji Papali. W tym miejscu był zamontowany billboard. I co ZDM zrobił? Ano proszę bardzo, po pierwsze prześwietlił zdjęcie i billboard całkowicie wyciął z tego miejsca. Także jak widzimy, ZDM w ogóle swojego coraz szybciej dają te raporty. W sensie coraz wcześniej w miesiącu dałem te porty, ale bardzo dobrze likwidują, walczą z tym i coraz to lepiej. Tymczasem inne informacje, już prawie na sam koniec. Sala kongresowa będzie modernizowana w najbliższym czasie. Cała modernizacja będzie trwać będzie kosztować 393 miliony złotych. I co ważne, no tam trochę tego trzeba zrobić, ładnie zrobić, przerobić, żeby w końcu to było gotowe dla mieszkańców i dla innych osób, które by chciały tam przyjść. Natomiast sama budowa zakończy się na przełomie 2026-2027 roku. Czyli mniej więcej w połowie przebudowy warszawskiej średnicy kolejowej. Także jeszcze spokojnie. Czasu mamy, zanim my zobaczymy salę kongresową działającą. To może Skra będzie w podobnym czasie już gotowa. Marzenie. Tymczasem zakaz fotografowania, już nawet na stronie sejmowej jest informacja, że prezydent podpisał ustawę i jaki ostatnio doszedłem do wniosku do nowego problemu, znaczy właściwie w komentarzach, które napisaliście i się z wami zgadzam. Jaki jest problem? Wiadomo, infrastruktura krytyczna, żeby nie fotografować wojska, przewozów wojskowych i tak dalej, wiadomo, a i tak wyjdzie, że właściwie nie możemy fotografować zwykłych pociągów. Jak będą tabliczki zakaz fotografowania. Natomiast jaki jest problem z wywieszaniem tabliczek zakaz fotografowania? Kto z was wie? Zapraszam do komentarzy. Jaki jest według was nie sam element tego, że działają i zakazują, tylko sam problem wywieszania tabliczek z zakaz fotografowania. A już wam tłumaczę. Aktualnie wszystkie informacje o tym, jaka infrastruktura jest infrastrukturą krytyczną, są tajne i nie są jawne. Prawda? Prawda. Natomiast ten dokument będzie odtajniony i właściwie będziemy wiedzieć, gdzie jest infrastruktura krytyczna, kiedy na takowej infrastrukturze pojawią się nowe tabliczki zakaz fotografowania. I co to oddaje? No, w teorii dla nas nic, bo i tak nie można robić zdjęć, ale w praktyce na przykład do rosyjskich szpiegów oni będą dokładnie wiedzieli, co fotografować, co jest infrastrukturą krytyczną, czego polskie państwo nie chce, aby oni wiedzieli w danym miejscu, co się dzieje, co się znajduje. I my im po prostu ułatwimy sytuację i pokażemy palcem na mapie, co jest naszą infrastrukturą krytyczną. Czy w ten sposób chcemy się bronić? Czy to właśnie nie jest działanie obronne, ale wymierzone specjalnie w nas? Już nie mówię o mnie, nagrywając kanały, mając problemy aktualnie z policją przy nagrywaniu różnych inwestycji w związku z nowymi zakazami, które jeszcze nie weszły w życie. Nie mówię o wszystkich myślach o kolei, tylko faktycznie o celach obronnych. Czy ta ustawa na pewno obroni cokolwiek i zwalczy szpiegów, czy im po prostu nie pomoże, pokazując, co jest infrastrukturą krytyczną i czemu faktycznie trzeba robić zdjęcia? No właśnie. To jest chyba problem, nad którym nikt na pewno w sumie nie pomyślał. To taki aspekt. Dajcie mi znać w komentarzach, co sądzicie o tym. I oczywiście przypominam, że zakaz będzie dotyczyć tego, gdzie będą powieszone te tabliczki, więc wtedy się dowiemy, co jest infrastrukturą krytyczną. Czy to są linie kolejowe w Warszawie, czy to są jakieś banki, czy to są jakieś autostrady. Na razie nie wiemy, bo to wszystko jest tajne, ale już niedługo nie będzie tajne. Skoro wszędzie powieszą te tabliczki, będziemy widzieć, co jest co. Tymczasem inne informacje, czyli sondaże niż z tym, co powinno powstać na zieloną białękę. Takie moje gdybanie trochę było, bo już nie miałem pomysłu na sondaże. No i tak, na 1000 głosów większość z was stwierdziło, że mimo wszystko cały czas tramwaj najlepszy. 26% z was stwierdziło, że metro, 2, nie wiem, nie ma zdania, 10%, 64% z was stwierdziło, że tramwaj. I teraz pytanie, czemu ja ten sondaż w ogóle zrobiłem? Odpowiedź jest bardzo prosta i bardzo jasna. Mam parę osób znajomych w różnym wieku, mieszkających na Brudnie. I te osoby, które tam mieszkają, właściwie nie wiedzą, czemu do nich metro dojechało. Bo oni i tak zazwyczaj jadą tramwajem do centrum miasta. Po prostu jest szybciej, wygodniej i dojeżdżają do docelowych miejsc. Metra korzystają tylko i wyłącznie albo jeżeli mieszkają faktycznie w okolicach 5-10 minut, bo jeżeli mieszkają bardziej w kierunku południowym, to i tak tramwajem będzie dla nich szybciej dostać się do centrum miasta. Więc dla nich właściwie ten metro to czy jest, czy nie. No to przyjemnie, bo w nocy dojedziesz, ale
nie jest aż takie dla mnie niezbędne. Dlatego też zapytałem się, też był, słyszałem różne głosy, że po co nam Meto, zielona białenka, dłużej się ubiega o nie. My mieliśmy już tramwaj, im by się przydało, to bardziej. Ta zielona białenka ostatecznie nie ma ani teraz tramwaju, ani Meta. Jak widać, według was mimo wszystko tramwaj tam powinien powstać. Dlatego też takie moje pytanie. No i tutaj jeszcze sondaż dzisiaj, czy w tramwajach powinno być więcej miejsca, czy powinny być bardziej pojemne, czy więcej miejsc siedzących. Na razie na północ 38 w sobotę, bo dzisiaj jest sobota, większość z was stwierdziło, że powinno być więcej miejsc powinny być bardziej pojemne tramwaje kosztem miejsc siedzących. Ciekawa opcja. Odpowiedź. Nie spodziewałem się takiej. 45% was tak zagłosowało. Więcej miejsc siedzących 40%, ale tak mniej więcej to jest wyrównane. Nie wiem, nie mam zdania, 15%. No i na koniec nowy dział mniejsze z tym, czyli absurdy mniejsze z tym. Teraz będziecie mogli wysyłać swoje pomysły, a właściwie swoje zdjęcia różnych absurdów w całej Polsce. Nie ograniczajmy się tylko i wyłącznie do Warszawy. To, co niekoniecznie wykona tak... Nie, czy... Co tutaj poszło nie tak? Jestem ciekawy, co znajdziecie. Możecie dobić wszystko. Patron do padaporki również oczywiście obejmuje wszystkie elementy, które dziwnie wyglądają, coś tu nie wyszło. Czy tak jak na dzisiejszym absurdzie zobaczycie, co mniej więcej to może być. Co ważne, jeżeli chcecie zgłosić swoje absurdy, zapraszam was bardzo serdecznie do linku w opisie na serwer na Discordzie Avizolandia, na kanał Absurdy MZYT. I następnie tam po prostu macie dokładną instrukcję, zdjęcie, opis zdjęcia i lokalizacja, najlepiej w OpenStreetMap, i w ten sposób będę wybierać najciekawsze propozycje i pokazywać co tydzień, mniejsza z tym, kolejnym wydaniem mniejsza z tym. Tak, absurdy, które będą miały najwięcej łapek górę lub jakieś wybiorę, będą po prostu pokazywane i będziecie mogli je zobaczyć tutaj. I pierwszy absurd, mniejsza z tym, jakikolwiek we wszystkich odcinkach, to jest, który oczywiście ja wrzuciłem na początek, żeby dobry, w Konotopie, we wsi Konotopa pod Warszawą. Nie mówimy o Ukrainie. Pod Warszawą jest taka wieś Konotopa, jest też taki węzeł Konotopa, to jest blisko siebie. Znajduje się sygnalizacja świetna. I nie byłoby nic złego w tej sygnalizacji świetnej, gdyby nie to, że ma osobne światła na wyjazd z pola. Jakby, umówmy się, to jest wyjazd tak z pola. Jakby nawet traktor stamtąd nie wyjedzie, bo tu jest faktycznie wszędzie pola. No dobrze, sygnalizacja świetna z pola, tacy. Ogólnie ja tutaj stanąłem sobie na moim sektorze i niestety nie zapało mnie, bo tutaj jest czujka, żeby włączyła zielone światło dla mnie, ale... Znaczy dla osób wyjeżdżających stamtąd, ale nie zadziałało niestety, więc... No minus, świeci się cały czas na czerwono. Natomiast to nie jest koniec absurdów, jak widzicie, tutaj jest wyjazd z pola, to jest faktycznie wyjazd z pola, jakby nie oszukuję. Patrzyłem też na planach miasta w okolicy, nie ma tam żadnej ulicy przygotowanej w najbliższym czasie. Natomiast pomijając to, mamy też tutaj takie sygnał świetną z tej strony. I dokąd ona jest? No już pokazuję. Proszę bardzo, to jest sygnalizacja świetna dla tej posesji, dla tego mieszkańca, który w tym miejscu parkuje, dla tego śmietnika. On ma własną, specjalną sygnalizację świetną, która właśnie widzicie świeci na czerwono, w okna pewnie w nocy, to może być już mało przyjemne, ale taka ciekawa sytuacja. Jedna sygnalizacja świetna na tym samym skrzyżowaniu w pole, a druga pod twój własny dom. Ciekawe, co nie? Tutaj też jest czujka w teorii, więc powinno zapytać, jak ktoś będzie wyjeżdżać. Gdzie to się znajduje dokładnie? Tutaj, Konotopa, skrzyżowanie w tym miejscu. Tu go nie też są utrudnienia, bo tam jedna firma zbankrutowała przy budowie ronda. Natomiast to jest bezpośrednio przy A2. No, raczej nikt tam normalnie się nie zapuści, chyba że ktoś nagrywa do kitno, ożarów, czy jakąś wukatkę w międzyczasie. No, tak jak ja nagrywałem to w międzyczasie i po prostu tam podjechałem. No i zapraszam was bardzo serdecznie, link w opisie i na ekranach końcowych do serwera na Discordzie macie oczywiście załączone. Tymczasem dziękuję wam bardzo serdecznie za to, że jest was tutaj coraz to więcej. 12738 osób jest już na kanale i subskrybuje ten kanał. Jeżeli chcecie być kolejnymi osobami, które włączą i przekręcą ten licznik i będą chciały oglądać dalej te filmy, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwonek, aby nie przekapić kolejnego wydania mniejsze z tym, które będzie w kolejny weekend. Co ważne, już teraz przez najbliższe miesiące nie będzie ze mną przyjazdów w weekendy na linii tramwajowej, bo zakończył się sezon warszawskich linii turystycznych, także możecie się spodziewać, że no już nie pojedziemy razem tramwajem. Szkoda, ale mieliście możliwość, prawie przez całe wakacje jeździłem, prawie 100 godzin na teczce wyrobiłem, więc naprawdę mieliście trochę tych okazji, żeby na mnie tam wpaść. Ja z was trochę też spotkałem, spotykam was też coraz częściej na mieście, jak ostatnio spotkałem parę osób, spotkałem na budowie Ordona.
gdzie na ostatnio, to było akurat ciekawe spotkanie na budowie tramwaju na Kasprzaka, na środku jezdni, więc faktycznie spotykajcie mnie również, ja też was spotykam. No i co ja mogę powiedzieć, zapraszam do interakcji. Jak widzicie, to śmiało można zagadać. Tymczasem, jeśli taki materiał wam się podobał, to zostawcie łapkę i jeśli chcecie zobaczyć więcej materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek i do zobaczenia wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Co ja mogę powiedzieć? Kolejny już jest z tym za tydzień. Dzisiaj macie jeszcze film, mieliście albo będziecie mieli film z Ronda Tadosława. No i oczywiście będą filmy teraz w najbliższych dniach z tramwaju na Kasprzaka, Jana Kazimierza, Nowej Ordona, Wkładki, no i inne inwestycje, które powstają oczywiście w całej Warszawie. Między innymi kopiec powstania warszawskiego, Peron 5 Warszawy Gdańskiej się pojawi jako ostatnia inwestycja w tym miesiącu, bo mają ukończyć do końca miesiąca, więc 30 września będzie film z Peronu 5 Warszawy Gdańskiej. No i oczywiście inne inwestycje, które też są ciekawe. Z góry też odpowiadam, jeżeli się zastanawiacie, kiedy będą filmy z Mostu na Pragę, Tramwaju do Wilanowa, Placu Trzech Krzyży, Trasy Łazienkowskiej, Placu Powstańców Warszawy, parkingu. Te wszystkie inwestycje są uzależnione od decyzji i pozwolenia Służby Ochrony Państwa, która nie jest w stanie i nie chce mi wydać tej decyzji od ładnych już 2 tygodni, więc na razie czekam. Tak, nie mam pozwolenia, no to nie mogę w tych miejscach latać. Po prostu nie wiem, jak zrealizować tych filmów. Mam nadzieję oczywiście, że te pozwolenia dostanę, żeby jeszcze nagrać w tym miesiącu, ale wiecie, pozwolenie muszę uzyskiwać do nich na 7 dni do przodu. A nie mam pozwolenia na żaden dzień w najbliższym tygodniu. Więc trochę lipa się robi. Tymczasem do zobaczenia wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Cześć!